Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy mówić o tym, że wspólne działanie sprzyja innowacjom. W studiu witam panią Iwonę Obojską-Chomiczewską, kierownik zespołu innowacji w rolnictwie do spraw obsługi sieci na rzecz innowacji w rolnictwie, Centrum Doradztwa Rolniczego. Dzień dobry. W Europie dużo mówi się o współpracy na rzecz rolnictwa i innowacyjności, w tym o tak zwanym podejściu wielopodmiotowym, the multi-actor approach. Czy w Polsce również wspieramy takie działania? Zdecydowanie. Polska nie odstaje tutaj na tym tle od innych krajów europejskich. Stawiamy przede wszystkim na to, żeby pokazać takie przykłady, na czym polega taka wielopodmiotowa współpraca, dlaczego ona jest ważna i dlaczego tak naprawdę takie działania są skuteczniejsze. I między innymi po to, żeby wspierać właśnie takie wielopodmiotowe podejście na rzecz innowacji, powstała Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie na obszarach wiejskich. Sieć działa od 2015 roku i takim głównym celem naszej sieci jest właśnie wspieranie szeroko pojętej innowacyjności w rolnictwie na obszarach wiejskich. Z takimi celami szczegółowymi, jak właśnie przekazywanie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach, nowościach, jakie są dostępne, czy o prowadzonych badaniach aktualnie. Staramy się też tworzyć sieć kontaktów, zrzeszać osoby, instytucje, które są zainteresowane, chcą, mogą działać na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa. I w praktyce tworzymy również konkretne, takie wymierne partnerstwa na rzecz innowacji, wielopodmiotowe partnerstwa. W naszym przypadku są to grupy operacyjne EPI, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach działania współpraca w ramach PROW-u. Co jest tutaj ważnego w podejściu naszej sieci do współpracy wielopodmiotowej, co tak naprawdę rzutuje, można powiedzieć, na nasz sukces, na łatwość naszych działań, to jest nasza struktura. Nasza sieć oparta jest na publicznych jednostkach doradztwa rolniczego, które tak naprawdę wystartowały już, nasza sieć wystartowała z ogromnym bagażem doświadczeń, wiedzy, kontaktów i ta struktura sieci jest szeroko chwalona w Europie, pokazywana jako jeden z wzorów, jak można skutecznie wspierać system wymiany wiedzy i innowacji. To bardzo cieszy, że SIR jest zauważalny. Jak działa i co jest wyjątkowego w takim działaniu sieciowym? Przede wszystkim w działaniu sieciowym wyjątkowe jest to, że słuchamy naszych partnerów. Słuchamy, co mają do powiedzenia, jakie mają problemy, pomysły, ale również słuchamy tego, co dzieje się w Europie, co dzieje się w kraju. Śledzimy wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawdzamy, jakie są w danym momencie, na dany okres obszary priorytetowe. Także myślę, że to jest właśnie ta wyjątkowość, że nasze działania nie są projektowane zza biurka, tylko są tworzone wspólnie, zbieramy w jednym miejscu opinie, potrzeby wielu osób, wielu instytucji. Tutaj wyciągamy z tego wnioski. Jak odbierane są Państwa inicjatywy? Nasze inicjatywy odbierane są, tutaj muszę się pochwalić, bardzo dobrze. Zdecydowanie nasi partnerzy, bywalcy, uczestnicy naszych wydarzeń bardzo sobie chwalą nasze wydarzenia. Nie tylko ze względu na poziom merytoryczny, na wartość merytoryczną, ale również ze względu na to, że tworzymy takie miejsca, środowisko sieciowania, gdzie nawiązują się nowe kontakty, nowe znajomości. Bardzo często dostajemy po takich spotkaniach telefony, że udało się zawiązać nowe partnerstwo, nową grupę, czy wspólnie rozwiązać problem. Czy zdarza się, że Państwa oczekiwania są nawet przekroczone, jeśli chodzi o takie wspólne inicjatywy, organizowanie czegoś potem, gdy Państwo obserwujecie, jakie są efekty Państwa działań? Zdecydowanie takie wydarzenia również mają miejsce. Tutaj warto wspomnieć o działalności w ramach sieci brokerów innowacji, czyli osób, które faktycznie wspierają już te takie małe, wielopodmiotowe partnerstwa na rzecz innowacji, które opracowują i wdrażają innowacyjne rozwiązania, sprawdzają, jak one sprawdzają się w praktyce. I tutaj bardzo często brokerzy innowacji towarzyszą w całym cyklu życia tego projektu. Są takimi rodzicami chrzestnymi tych wydarzeń, są zapraszani na konferencje inaugurujące, podsumowujące, także tutaj widzimy obecność osób, które pracują z naszą siecią, pracują dla sieci. Właśnie podczas różnego rodzaju takich eventów to właśnie widać, że udaje nam się tworzyć tą sieć kontaktów i nasi odbiorcy naszych działań są bardzo zadowoleni z naszych działań. Czy zdarza się, że jeden projekt rodzi niespodziewanie kolejny, bo jest takie zapotrzebowanie? Tak, zdecydowanie. Tutaj mamy takie podejście śnieżnej kuli, tak? I staramy się trafiać od osób, instytucji do kolejnych osób. I na każdym wydarzeniu staramy się rozmawiać z naszymi uczestnikami, jakie mają sugestie, co można byłoby zrobić troszeczkę w inny sposób,
osób, żeby właśnie, żeby to służyło im. Ale również zbieramy pomysły na wydarzenia merytoryczne, wokół jakich tematów należy planować nasze kolejne działania, jakie problemy są istotne w danym okresie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Wspólne działanie to podstawa działalności na rzecz innowacji. Dziękuję Państwu serdecznie, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.